chodzi na to, że w Bydgoszczy wiedzą, jak przygotować dobrą pizzę. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, Bydgoszcz. Dzień drugi, ja idę na śniadanie. Jestem głodny. Nie ma co zwiedzać na pusty żołądek. Na śniadanie odwiedziłem piekarnię przy ulicy Jatki, w tym samym takim kompleksie restauracyjnym, co było Cubanos. Bardzo fajna okolica, sporo knajpek. Nie wiem jak z ich poziomem, ale no fajny pomysł generalnie. To śniadanie było naprawdę smaczne, muszę przyznać. Zamówiłem sobie zestaw z pastą jajeczną. Miałem pieczywko, miałem masełko, miałem żółty ser, miałem pomidora oraz bardzo, bardzo smaczną pastę jajeczną. Mam słabość do pasty jajecznej. Fajnie też było pieczywo, masło w piekarni robią sami. Ta oferta śniadaniowa jest dość pokaźna. Jest naprawdę sporo różnych propozycji. Są jakieś szakszuki, jajecznice, kanapki. No, takie powiedzmy śniadaniowe klasyki. Także jeśli będziecie w Bydgoszczy i rano złapie was głód, to jak najbardziej. Za zestaw z zieloną herbatą, bardzo smaczną zieloną herbatą, zapłaciłem 19 zł, także to niedużo, to niedużo. Choć, no nie wiem, może ja jestem przyzwyczajony do warszawskich cen. 4 gwiazdki, tak, 4 gwiazdki na 5 możliwych, nie ma innej opcji. Ja idę dalej, zjeść coś słodkiego może. Na ciacho wybrałem Zapałka Coffee, to kawiarnia przy ulicy Długiej, która może nie jest aż tak hipsterska jak Landschaft z wczorajszego dnia. Nie jest też aż tak może nastawiona na kawę. Takie było moje pierwsze wrażenie, że te akcenty są troszkę inaczej rozłożone. Spróbowałem sobie ciasta, które nazywało się Zawał Serca. Wyobraźcie sobie, jak się zamawia takie ciasto. Podchodzi się do baru i mówi się do obsługi: poproszę zawał serca. Na całe szczęście zjadłem to śniadanie i przeżyłem. Nie wiem wprawdzie, czy to ciasto może przyprawić o zawał serca, ale fakt, było bardzo, bardzo, bardzo słodkie, ale też bardzo smaczne. Kruchy spód, karmel oraz taka słodka masa śmietanowa, powiedzmy. Do tego jeszcze jakieś herbatniki. Bardzo smaczne, bardzo proste. Polecam z ręką na sercu. Do tego dobra biała herbata. Nic, tylko tam przesiadywać i pracować. Skończyłem montować film, który wy już widzieliście wczoraj i właśnie przeszedłem tymi schodkami magicznymi, którymi szedłem wczoraj. Aha, kawiarni Zapałka mogę dać no 4 gwiazdki na 5 możliwych. Tak łażę po bydgoskiej starówce, po jej okolicach i wszystko wydaje mi się bardzo, bardzo blisko siebie. Też te odległości, jakie pokonuję między kolejnymi knajpkami, są bardzo niewielkie. Po kilkaset metrów, nigdy więcej. Mam wrażenie, że przynajmniej to centrum Bydgoszczy jest takie bardzo, bardzo kompaktowe. Trzeba przyznać, że Bydgoszcz, Brzydgoszcz, to nieprawda. Absolutnie. Spacerowałem troszeczkę, więc czas na lunch. Jestem w Blind Pig Porkownia. Zamówiłem sobie pulled porka z raclette. Już wam pokazuję, jak to się fajnie prezentuje. O, tak o się prezentuje. No, dobrze wygląda. Tutaj w tym pulled porku jest oczywiście pulled pork, jest szarpana wieprzowina, jest też ser raclette. Także no, jestem bardzo ciekawy, jak to wypada w sumie. Ser raclette to jest świetna rzecz, a nigdy nie jadłem z serem raclette pulled porka. O, już leci wszystko, masakra.
Ten ser jest zajebisty. Sos miodowo-musztardowy też jest. Widzę też czerwoną cebulę, o tutaj. Całkiem spoko połączenie. Ten ser jest świetny. Czerwona cebula tutaj też pasuje. Sos miodowo-musztardowy fajnie wjeżdża. Dużo zieleniny. To jest szpinak na pewno. Tak, szpinak. Jedynie to mięso takie troszkę bez szału. Takie troszkę nie do końca doprawione. Może słabo zamarynowane. Przypomina w smaku bardziej maczankę krakowską niż pulled porka. O, dotarłem do prażonego słonecznika jeszcze. Fajnie chrupia. Czerwona cebula może mogłaby być bardziej równomiernie rozłożona, bo jak się na nią trafi, to jest takie cebulowe uderzenie, aż za mocne. Całościowo naprawdę spoko, aczkolwiek tę opinię mocno podciąga ser raclette, który jest fantastyczny. Ta szarpana wieprzowinka, no jadłem lepszą szarpaną wieprzowinę w wielu miejscach. Ale fajna była, fajne dodatki, fajna kompozycja, może troszkę za dużo czerwonej cebuli. Generalnie na plus, 4 gwiazdki myślę się należą. Kontynuując ten wątek o tym, czy Bydgoszcz to brzydkość, to jednak muszę stwierdzić, że takie ładne rzeczy wymieszane są z brzydkimi. Tak to się prezentuje obecnie w Bydgoszczy. Co nie znaczy, że za parę lat to nie będzie wyglądało lepiej. Czas na lody chyba jakieś, co? Jest ta pora już na loda. Lody kupiłem w Cafe Primo. To taka druga lodziarnia, do której ponoć w Bydgoszczy ustawiają się kolejki. Ale w przeciwieństwie do tej lodziarni z wczoraj, to jest taka lodziarnia, powiedzmy, z tradycjami, istniejąca od wielu lat. Troszkę mnie zdziwiło to, jak to wygląda od środka. W sensie to tak zatrzymało się chyba na latach 90., jeśli nie wcześniej. Smaki jakieś takie od czapy, poza truskawką. Nie było w zasadzie jakichś takich normalnych smaków, tylko wszystko jakieś Kinder Bueno, jakiś Maxi King, jakieś takie nazwy, które totalnie nic nie mówią. Ja wziąłem dwa rodzaje lodów. Lody o smaku kremówki oraz lody bydgoskie. Nie mam pojęcia, co to znaczy lody bydgoskie. Na górze mam kremówkę. Nie porywają raczej te lody. Mega słodkie. Fajne jest to, czym te lody są przełożone, ale sam smak loda raczej średni. Do tych bydgoskich muszę dojść. Nie wziąłem, kurczę, żadnej szpachelki. Także trzeba radzić sobie językiem. Lody bydgoskie, dotarłem do nich. No, już słodkie. Przede wszystkim czuję tutaj cukier. Jestem raczej zawiedziony tymi lodami. Tym bardziej, że mogłem już pójść na sprawdzone, gdzie na pewno by mi smakowały. No nie, jestem na nie. Wydaje mi się, że Cafe Primo ma takie wzięcie ze względu na sentyment, bo tak jak mówiłem, to istnieje od wielu lat. Dzieci też pewnie lubią te lody, no bo są strasznie słodkie. Mi nie smakują. To nie są takie lody, których szukam. To nie są takie lody, które lubię. Dla dzieci będzie ok. Ja dziękuję, nie polecam. 2 gwiazdki na 5 możliwych. Pewnie mieszkańcy Bydgoszczy będą chcieli mnie ukamieniować za tę krytyczną opinię wobec Cafe Primo, ale nie podoba mi się styl tych lodów, smak tych lodów. Jednak z tych dwóch lodziarni, o których mówiłem we vlogach z Bydgoszczy, kolejny raz wybrałbym lody na przystani, przystań na lody, tak to się nazywało. I żeby szybko zacząć to złe wrażenie, idę coś zjeść, zaraz śmigam do Poznania, także na szybko coś tutaj oszamie i miejmy nadzieję, że ten ostatni posiłek w Bydgoszczy będzie już dobry. Jestem przy ulicy Gimnazjalnej. Byłem tutaj wczoraj. Za mną jest Landschaft, w którym wczoraj byłem. I tutaj obok też jest Barza. Lokal z pizzą, który już wczoraj chciałem odwiedzić. Zastanawiałem się nad tym. Wybrałem pizzę i gitarę. Wychodzi na to, że w Bydgoszczy wiedzą, jak przygotować dobrą pizzę. Druga dobra pizza podczas 2 dni zjedzona. Zamówiłem pizzę Nduja z taką pikantną kiełbasą Nduja z Kalabrii. No, ma w sobie moc. Jest naprawdę ostra. Czuję cały czas tę pikantność. Szkoda, że ta pikantność nie została niczym zrównoważona. Był wprawdzie ser burrata, ale było go dość mało moim zdaniem. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś, co widziałem we Włoszech, co widziałem też w pizzerii Przyjemność w Poznaniu, czyli burrata nie w
formie rwanej, tylko duża kulka po środku pizzy, która w dodatku po przeklejeniu pięknie się rozpływa. Wtedy ta kremowa konsystencja pięknie kontrastuje się z pikantną kiełbasą. Tutaj tego troszkę zabrakło, wolałbym więcej buraty, a mniej rukoli. Rukoli było stanowczo za dużo. Te wszystkie negatywy, o których teraz mówię, to myślę jednak wada tej jednej konkretnej kompozycji, bo ciasto było świetne, cieniutkie, troszkę lejące się nawet, no super, naprawdę super. Sos pomidorowy również bardzo dobry. Też nie mogę się przyczepić jakości składników, raczej właśnie ich proporcji, ich wykorzystania. Pewnie gdybym wziął jakąś prostszą kompozycję, to byłbym bardziej zadowolony. Oczywiście w porównaniu z pizzą wczorajszą, z pizzą z pizzy i gitary, barca wypada, myślę, troszkę gorzej, ale też wypada po prostu trochę inaczej. To ciasto w pizzy i gitarze było troszkę sztywniejsze. Ja szczerze mówiąc wolę chyba jednak takie ciasto, jakie jadłem dzisiaj. Tyle, że wczoraj ta kompozycja, mimo że prostsza, była o wiele lepiej dopracowana. Tutaj faktycznie nie wszystko mi zagrało. Więc po spróbowaniu po jednej pizzy z jednej i z drugiej pizzerii wyżej oceniam jednak pizzę i gitarę, choć tutaj też było świetnie. Dla barcy 4 gwiazdki na 5 możliwych, takie mocne. Jeśli kiedyś wrócę do Bydgoszczy, na pewno skuszę się na inną kompozycję i być może na maksa, no bo tej pizzy naprawdę do tej maksymalnej oceny niewiele zabrakło. Pozwolę sobie tak szybciutko, bo już mi się rozładowuje bateria w aparacie, podsumować te moje 2 dni w Bydgoszczy. Po pierwsze, da się w Bydgoszczy zjeść smacznie. Po drugie, Bydgoszcz to nie Brzydgoszcz. Po trzecie, Harleje jeżdżą dość głośno, jak słyszycie. Harlejowcy, nie lubię ich od 2 dni. Ciągle mi zakłócają nagrywanie. Po czwarte, nie zawsze w kultowych miejscach dostaniemy wysoką jakość. Często nie, czego przykładem były dzisiejsze lody. Po piąte, w Bydgoszczy można zjeść jednak dobre lody, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Po szóste, kuchnia z Ameryki Północnej niekoniecznie w Bydgoszczy wychodzi. Po siódme, szarpana wieprzowina w Bydgoszczy raczej nie wychodzi, ale czasem ratują ją dodatki. Po ósme, fajne rzeczy w Bydgoszczy są dość blisko siebie. Jeśli miałbym wskazać miejsca, które naprawdę warto poznać, odwiedzić w Bydgoszczy, w których warto zjeść, to na pewno pizza i gitara, to na pewno barca, to na pewno landschaft, no i też przystań na lody. To są takie moje pewniaki, którymi myślę się nie zawiedziecie. Mam nadzieję, że przydadzą wam się moje polecenia. Za dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Widzimy się niedługo w kolejnych vlogach z różnych części Polski. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!